Witajcie misiaki, tutaj James, samiecalfa.pl. Pod każdym filmem co jakiś czas przewijają się komentarze, jakoby dziewczyny zwracały uwagę tylko na wygląd faceta, bez względu na jego charakter czy charyzmę. Mi również to niektórzy zarzucają, że podrywam tylko na swój wygląd, bo jestem w miarę przystojny i wysoki. Dlatego dzisiaj rozwieję wszelkie wątpliwości raz na zawsze i odpowiem na pytanie, czy kobiety zwracają uwagę na wygląd? Zapraszam. A więc odpowiadając na wcześniejsze pytanie, to bardzo. Kobiety to również wzrokowcy i także czują największy pociąg do mężczyzn, którzy są dla nich fizycznie atrakcyjni. Oczywiście większość babeczek powie wam, że to nieprawda, że charakter na początku jest najważniejszy, no ale badania mówią co innego. I ostatnio gdzieś przeczytałem to w gazecie, że naukowcy z Connecticut, coś tam, zapytało 80 kobiet w wieku od 15 do 29 lat oraz ich matek, co najbardziej cenią w mężczyznach. I wszystkie odpowiedziały, że u mężczyzn najważniejsze są cechy charakteru, na przykład życzliwość, postawa pełna szacunku. I zadeklarowały, że usposobienie jest dla nich znacznie istotniejsze niż wygląd fizyczny. Ale niestety wyniki eksperymentu zaprzeczyły tym deklaracjom. Badacze pokazali kobietom profile trzech mężczyzn różniących się między sobą pod względem atrakcyjności fizycznej i zapytali, z którym z panów uczestniczki umówiłyby się na randkę lub wybrały na partnera dla swojej córki. I jeden z kandydatów był opisany jako pełen szacunku i godny zaufania oraz uczciwy, drugi jako przyjacielski, niezawodny i dojrzały, a trzeci jako przyjemny, z usposobienia, ambitny oraz inteligentny. Okazało się, że dla kobiet biorących udział w badaniu najważniejszym kryterium wyboru potencjalnego partnera była atrakcyjność fizyczna. Mężczyźni z pozytywnymi cechami charakteru byli uznawani przez uczestniczki za godnych zaufania tylko wtedy, gdy zaliczali się do grupy bardzo lub umiarkowanie przystojnych. Panowie posiadający czarujące wnętrze, ale nie mogący się poszczycić powalającym wyglądem, nie cieszyli się uznaniem jury i przeważnie nie mogli liczyć na romantyczną kolację we dwoje. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że eksperyment był bardzo powierzchowny, ponieważ kobiety oceniały jedynie zdjęcia, nie zamieniając tymi facetami żadnego zdania. I tutaj dochodzimy do najważniejszej części filmu, swoistego zwrotu akcji, pełnego emocji jak na grzybach, a mianowicie dla kobiet wygląd jest ważny, ale nie najważniejszy. Okej, to prawda, że laski oceniają naszą fizyczność, ale działa to na tej samej zasadzie, co u nas. Czy ty chciałbyś się spotykać z kobietą, która ci się nie podoba? No, pewnie nie zupełnie. Z dziewczynami jest podobnie. Różnica między płciami polega jednak na tym, że często nawet dla bardzo wykształconego i szanowanego mężczyzny wystarczy cycata blondyna z długimi nogami, z którą niekoniecznie mógłby podjąć się debaty geopolitycznej XVI wieku. A dla kobiet ważniejsze jest to, co przy facecie czuje. Taka jest między nami różnica. I dla przykładu wyszedłem kiedyś z moim starym znajomym do klubu. On wtedy startował w zawodach na najlepszą sylwetkę plażową. Miał bardzo bogatych starych i był piekielnie przystojny. No, ja przy nim wyglądałem jak kupa gówna. I gdy podszedłem do grupki dziewczyn, z którymi on wcześniej rozmawiał, to słyszałem ich rozmowę na ich temat. Usłyszałem jednoznacznie od dwójki z nich: gość był zajebisty, póki nie otworzył buzi i powinien po prostu wyglądać i pachnieć. Oczywiście nic mu tego wieczoru nie wyszło, ja natomiast wyszedłem z jedną z nich do domu. Nie, że to się chwalę, tylko just in case. Nie jest to odosobniony przypadek, znam naprawdę wielu wyglądających, dobrze wyglądających facetów, którzy mają problemy z poznawaniem ciekawej dziewczyny, pomimo iż dostają od nich mnóstwo oznak zainteresowania. Nie jest to więc taki pewnie, jak większość osób uważa, no ale film jednak jest o wyglądzie, więc skupmy się na nim.
Pomimo tego, iż samą fizycznością nie poderwiesz raczej kobiety powyżej 24 roku życia, wciąż ci jest to potrzebne w jakimś stopniu, by wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. I cały myk w wyglądzie polega właśnie na wywarciu początkowego wrażenia na kobiecie. Tak jak z tym eksperymentem, który przytoczyłem wcześniej, wygląd skupia uwagę, zwiększa prawdopodobieństwo na bliższe poznanie. Ale nie oznacza, że nie da rady poderwać kobiety, gdy nie jesteś modelem. Wyglądając gorzej, będziesz po prostu dostawał więcej zlewek. Bez dobrego początkowego wrażenia kobieta po prostu nie będzie jakoś chętnie chciała ci poświęcić uwagi, nawet jeżeli masz czarujący charakter. I to mnie najbardziej dziwi w całej tej dziwnej społeczności uwodzenia, bo przecież zmiana wyglądu to, no kurwa, to jest najprostsza rzecz, jaką możesz zmienić, a ci ludzie najczęściej wyglądający jak banda prawiczków skupia się jedynie na uczeniu manipulacyjnych technik i szuka coraz lepszych tekstów na podryw, jakby tylko o to chodziło w kontekście bycia bardziej atrakcyjnym. No, jak dla mnie to straszna głupota. Co jest ciężkiego w wybraniu się do dobrego fryzjera, by dobrał nam odpowiednią dla naszego kształtu głowy fryzurę? Ostatnio na szkoleniu indywidualnym wysłałem kursanta do fryzjera, bo czułem, że lekka zmiana jego włosów da mu pół oczka wyżej w atrakcyjności. Widzicie różnicę? Nie stał się dzięki temu nagle super przystojniakiem, ale na pewno jakiemuś procentowi kobiet spodobał się wtedy bardziej. Również dużo osób mi zarzuca, że laski lecą na mój wygląd, bo jestem dobrze zbudowany, no ale kurwa, przecież nie ma nic prostszego niż zapisanie się na siłownię i regularne przerzucanie ciężarów. Jakby patrzę, jakie wyglądałem niecałe 2 lata temu, gdy nagrywałem film na kanale. No, jak dla mnie, kurwa, jakiś dramat. Uprawianie sportów sylwetkowych jest o wiele prostsze niż zmiana osobista, a lepszy wygląd na początku każdej interakcji wiele ci ułatwia. Nie zrobię za ciebie oczywiście wszystkiego, ale no, będzie troszkę łatwiej. I wystarczy kupić po prostu karnet na siłownię, zainwestować trochę w suplementy i sterydy. Całą mnóstwo sterydów, kurwa! Oczywiście żartuję, nie bierzcie tego. Ja natomiast lubiłem sobie cytrulinę z kreatyną, gorąco polecam na większą wydolność treningową oraz pompę mięśniową. Ale wracając do tematu, to samo tyczy się naszego ubioru. Kiedyś moja bardzo atrakcyjna koleżanka powiedziała mi, że wolałaby się umówić z dobrze ubranym facetem o przeciętnej twarzy niż tym przystojnym, który o siebie nie dba. I zainwestowania 1000 złotych czy 2 w dobre ubrania nie kosztuje cię kompletnie nic oprócz opróżnienia twojej skarbonki, a może znacząco podnieść twoją szansę z płcią przeciwną. No i również dla osób, które są bardzo niskie albo z bardzo brzydką buzią, mam dobrą wiadomość. Jeżeli nie grzeszysz urodą, wciąż możesz podobać się kobietom. Wystarczy, że będziesz po prostu męski. I nawet brzydki facet może być ładny, jeśli jest męski. Zapytajcie się o to swoich koleżanek, to powiedzą wam to samo. Zahodujcie jakiś zarost na twarzy, przepakujcie, zapiszcie się na sztuki walki. No i nabierzcie dużo męskich cech charakteru. Na pewno zobaczycie znaczną poprawę w powodzeniu u kobiet. Oczywiście mówię o tym wszystkim, ale nie możemy zapominać, że no, dla dziewczyn najważniejsze jest to, jak się przy was czują. Dobry wygląd przyciąga uwagę, daje nam szansę na zaprezentowanie później swojej charyzmy, ale jeśli nie mamy atrakcyjnego charakteru, wciąż będziemy mieć problemy z bliższym poznawaniem kobiet. Dlatego powiadam wam, wygląd jest ważny, ale nie najważniejszy. Będziemy dostawać lepsze reakcje, więcej kobiet zwróci na nas uwagę, ale nie sprawi od razu, że będziemy tylko dzięki temu lądować z nimi w łóżku. Dzięki za obejrzenie filmu, jeżeli podobał wam się mój materiał, dajcie łapkę do góry, zostawcie mi subskrypcję. Jeżeli chcesz być na bieżąco z każdym nowym materiałem dodanym na moim kanale, kliknij tą ikonkę poniżej, by być ze mną na bieżąco. Trzymajcie się cieplutko, może nie gorąco całuję, ale ściskam. Bez wymówek, James, pozdro, piona.